Chciałem tylko bardzo krótko Państwu przedstawić pewien pomysł, który w dniu wczorajszym prezentowałem na posiedzeniu Komisji Finansów, a który moim zdaniem jest taką szansą na to, żebyśmy zdecydowanie zbudowali atrakcyjną ofertę dla mieszkańców, tych, którzy regularnie korzystają z komunikacji zbiorowej. Jak Państwo wiecie, ten bilet, który uzyskuje dzisiaj największą preferencję, to jest bilet roczny. Jego cena w wersji normalnej to jest 730 zł, w wersji ulgowej to jest 365 zł. Mam głębokie przekonanie, że mimo tego, że ten bilet jest najtańszy w relacji kosztu jednego dnia przejazdu w komunikacji zbiorowej, no to będzie bardzo mało osób, które będą gotowe wyłożyć taką kwotę jednorazowo i zapłacić za taki bilet. To jest wydatek bardzo duży, czasami stanowi to 1/3, 1/4 dochodów danej osoby w rodzinie. Propozycja, którą złożyłem i nad którą pracuję, to jest propozycja tak zwanego biletu abonamentowego. Biletu takiego, w którym podpisując z MPK umowę na zakup biletu rocznego, zobowiązujemy się do płatności systematycznych. Ja wczoraj to sprawdzałem, możliwe jest wprowadzenie płatności nawet w trybie miesięcznym, czyli zgody na obciążenie rachunku bankowego, naszego rachunku bankowego równą kwotą dokładnie co miesiąc i wtedy taki bilet roczny kosztowałby nas 60 zł 80 groszy w wersji ulgowej i 30 zł 40 groszy w wersji biletu ulgowego. Mielibyśmy zatem najtańszy bilet miesięczny spośród wszystkich dużych miast w Polsce. Oczywiście pojawia się pytanie, czy to opłacalne dla mieszkańców, którzy jeżdżą komunikacją zbiorową nie przez 12 miesięcy, tylko na przykład przez 9 miesięcy. W moim przekonaniu absolutnie tak, ponieważ dzisiaj cena biletu kwartalnego za 3 kwartały to jest łącznie 675 zł, a bilet roczny, czyli dodatkowe 3 miesiące, jest droższy zaledwie o 55 zł. Czyli te dodatkowe 55 zł gwarantuje nam kolejne 3 miesiące jeżdżenia, nawet jeśli wyjedziemy na wakacje. Skorzystamy z urlopu, nie wiem, odwiedzimy rodzinę gdzieś na tydzień, to i tak ta cena dodatkowa, którą ponosimy w stosunku do 3 kwartałów, jest na tyle atrakcyjna, że będzie to bilet po prostu bardzo opłacalny. Ja wczoraj rozmawiając z miejskim przewoźnikiem usłyszałem, że wymyślam miejskiemu przewoźnikowi jakąś dodatkową pracę i to oczywiście się nie da. Ja chciałem tylko zaapelować do miejskiego przewoźnika, żeby się skoncentrował na tym, żeby stworzyć własnym klientom możliwość łatwego dostępu do najbardziej atrakcyjnego biletu. Mam przekonanie, że jeśli uda się ten mechanizm przeprowadzić, a mam już bardzo wiele głosów, że ten pomysł cieszy się poparciem radnych wszystkich klubów, a także pani prezydent, to taki bilet mógłby obowiązywać od dnia 2 kwietnia. Będzie to wymagało ponownego przyjęcia uchwały o taryfikatorze biletów, bowiem ta uchwała musi być skonsultowana ze związkami zawodowymi. Natomiast ponieważ wczoraj padła propozycja jednego z radnych mówiących o darmowych przejazdach, i tak musimy tą uchwałę ponownie przed 2 kwietnia przyjąć, odesłać ją do związków i dopiero później przyjąć na posiedzeniu Rady Miejskiej. Pomysł, jak powiedziałem, jest świeży, to biorę na siebie, że tak późno on się pojawił w głowie, ale obserwowałem różne systemy i znalazłem takie płatności w Niemczech. I tam bardzo często istnieje taka możliwość zakupienia biletu i rozłożenia jego płatności. Tak jak powiedziałem, czy to jest na 4 raty, czy na 12, nie ma to naprawdę większego znaczenia. Wymagałoby to wprowadzenia jeszcze jednego zapisu, który powoduje, że jeden mieszkaniec naszego miasta taki bilet roczny w tym systemie ratalnym może kupić tylko raz, po to, żebyśmy nie mieli takiej próby comiesięcznego dokupywania biletu rocznego, a później nie spłacania go. I to jest taka regulacja, która będzie pewnie istotna. Zapewne, i o tym też rozmawiałem z przewoźnikiem, być może wystąpi konieczność prowadzenia opłat dodatkowych dla osób, które się nie wywiążą z tego zobowiązania płatności. Natomiast wydaje się, że to jest na tyle atrakcyjny bilet, że powinien nieco przewrócić tą siatkę naszych płatności. Ja mam takie przekonanie, że być może taka tania, powszechna migawka w mieście zakończy ten proces, który mamy w Łodzi, a który przybiera abstrakcyjne, już całkowicie absurdalne formy także w innych miastach w Polsce. Gdybyście Państwo prześledzili długość cenników i taryfikatorów w różnych miastach, ja polecam chociażby Poznań, to można oszaleć. Znaczy tam jest 60 tysięcy taryf, dla innego można zbierać punkty, chodzić tyłem, przodem. Nikt tego nie rozumie. Powoli zmierzamy tą samą w stronę w Łodzi. Mamy już 40 grup, które są uprzywilejowane bądź ulgowymi, bądź darmowymi przejazdami. Chcemy dokładać kolejne grupy. Moim zdaniem trzeba ten cennik raczej upraszczać, sprowadzać do najniższego możliwego nominału przejazdów i tym zachęcać mieszkańców prostotą i łatwością w dostępie. Jak powiedziałem, pracujemy już nad konkretnym zapisem w uchwale Rady Miejskiej, następnie skierujemy go do opinii związków zawodowych i mam przekonanie, że na jednej z najbliższych marcowych sesji będziemy mogli taki zapis prowadzić po to, żeby już od 2 kwietnia ten bilet był w takiej formule dostępny.